Czy jest Pani szczęśliwa? Tak, jestem bardzo szczęśliwa. Jaki powód? Bo mam 31 marca, mam 2/6, mam urodziny, halo? W marcu, tak? Pani ma? Tak. Którego marca? 31. A, 31. To wszystko najlepszego Pani życzę już przed czasem. Taki uśmiech jak Pani i tak dalej, że Pani taka pozytywna, jak to zrobić? Dlatego, że kiedyś byłam pielęgniarką. Tak. Kocham, proszę Pana, kocham ludzi, a nie pieniądze. One są tylko dla mnie dodatkiem. Co zrobić, żeby kochać ludzi? Jak to zrobić? No, uśmiechać się, przytulać ich, mówić im, mieć pozytywne myślenie, oczekiwać, dużo nie oczekiwać od ludzi, ale ja daję dobrą energię ludziom. W jaki sposób można dobrać dobrą energię? Dobrą energię, no dać na przykład komuś coś dobrego. Do mnie, jak ktoś przychodzi do domu, nigdy nie wychodzi z gołą ręką. Cukierka właśnie, herbata, coś takiego, tak. To mnie nauczył mój dziadziuś Stanisław i moja mamusia. Jak Pani wspomina mamę na przykład? Dobrze. Mama odeszła. Ale jak Pani ją wspomina? No to była matka Polka, kochająca mama, zawsze dawała rady, wszystkich nas wykształciła. Ja jestem jej córeczką, tak. Ukochaną. A dziadzie, tam Pani coś o dziadzie mówi, tak? No dziadziu to ze strony mojego ojca. Jak Pani go wspomina? No super, ja byłam wnusią, Elżunią. Lubił Panią? Kochał, tak, bo byłam pierwszą wnusią. Za co Panią tak najbardziej kochał, mówił? Czy... to, że ja się urodziłam. Tylko tyle wystarczyło. No, zawsze go goliłam, dawałam mu, tak, jak później pracowałam, to przywoziłam mu leki, no i był kochany. Był kochany, ale ja mam jeszcze tatusia najukochańszego. A właśnie, jak z tatusiem Pani się zgaduje? O, tatuń? Dzisiaj rozmawiałam z tatusiem. I... o czym najczęściej Pani z nim rozmawia? Jakie tematy? Ja wiem, jak się czuję. Mówi, córciu, poznałem Cię przez telefon. Ile już ma lat? Już pewnie... 54 o, będzie miał... setki blisko. Tak, tak. No bardzo się kochamy. Uwielbiam mojego taty, uwielbiam mamę. Czyli... mam dla kogo żyć. Jestem szczęśliwa, bo mam braci jeszcze, bratanku, bratanice. No i te dziewczynki. Czy Pani docenia wszystko, tak? Że ma Pani tak. rodziców? Nie trzeba. Pozytywne myślenie tylko nas ratuje. Czy Pani nie ma negatywnych myśli? Jak Pani nie wstanie rano? Nie, jak wstaje rano, no to jak wstaje. Czy zna jakiś Pani żart, jakiś dowcip, żeby Pani mogła powiedzieć, czy jakąś rymowankę, coś takiego artystycznego, takie jak nawet może być krótkie, czy ze szkoły, czy... Kochaj w zawodzie swoim dzieci cudze, a w przyszłości niech Ci miłość własnych dzieci opromieni, to było moje motto życiowe, jak byłam pielęgniarką i jestem do tej pory, ponieważ wszystkie dzieci na świecie kocham. Czy to są... czy pieniądze są ważne dla Pani? Nie, ja kocham ludzi, nie pieniądze, one są moim dodatkiem. No właśnie, wszystkich Pani kocha ludzi? Tak. Z wyjątku? Tak, na całym świecie wszystkich kocham. Przecież nie wszyscy są dobrzy. No nie szkodzi. Ale Pani tak ich kocha. Tak, ja ich kocham. A właśnie Pani wspomina swoją młodość, 20 lat, jak Pani miała. Jak było? Czy było ciężko w tamtych czasach? Jak to wyglądało? No, co się jadło? No, jadło.